Dzisiaj pokażę Wam, jak się robi Big Fucking Knot, czyli jebitnie duży węzeł. A oto on. Lina już sterowana, końcóweczka sobie tu leży. Punkty, tam. Dobra, i załóż. Chcemy sobie zrobić BFK w oparciu o te 4 punkty. Tak, żeby mniej więcej schodziły się tu, gdzie stoję. Bo na przykład próbujemy tam zjechać sobie w dziurę. No i dobra. Należy zacząć od przełożenia liny sobie przez wszystkie. Przez wszystkie sobie te dziurki, stanowiska, czy co to jest. Prawie w miarę tak być powinno. Dobra. Mamy to. Teraz potrzebujemy sobie z każdego punktu między tymi stanowiskami wybrać liny, żeby wystarczyło mniej więcej środek tutaj. Jest przy tym chwila roboty. Będzie karabinek, żeby na razie to jakoś spiąć do kupy. No i teraz w zasadzie praca nad tym, jak to chcemy sobie tam ustanowić, czy załóżmy gdzieś tutaj, czy może bardziej z prawej strony, i praca na tym, żeby ponaciągać wszystkie te odnogi prawidłowo. Ale nim do tego przejdziemy, to tu na nogach jeszcze trochę luzu i wiążemy jakikolwiek węzeł stanowiskowy, tym razem będzie to 8. Oczywiście wszystkie karabinki powinny być zakręcone, należy tego pilnować. No dobra, wiadomo, jakby tu były broczki i tam wszędzie były broczki, to inaczej by się zachowywało to wszystko. No ale mam mniej więcej teraz fokus gdzieś tutaj na środku i jedyne co pozostaje zrobić, to zawiązać 8. I oczywiście podociągać z każdej strony, ale mamy tutaj w tej chwili zrobione właśnie BFK. Tak jak widać,
pozostałe końcówki można wykorzystać jako do ograniczenia, żeby nie spaść. Przyjmijmy sobie tutaj jeszcze poseleczkę, nie będę teraz stresował, nie o to chodzi. Przypinam sobie rąże, żeby móc pracować tu w pobliżu dziury. Tak zwany edge restraint po angielsku. No i tu mamy BFK.